Kochani współbracia, drodzy członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, przyjaciele, dobrodzieje i współpracownicy polskiej prowincji Chrystusa Króla, księży i braci Palotynów. W betlejemską noc, jak zapowiedział prorok Izajasz, naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś wiarę, umocniłeś nadzieję. Wtedy właśnie wysłannicy nieba budzili pasterzy. Dzieciątko, które narodziło się, było synem Boga Najwyższego. Bezradne, leżące w żłobie, wyciągało ręce. Boga można było dotknąć i wziąć Go w ramiona. Wyciągały się do Niego ręce różne. Te najbardziej kochające ręce matki. Były też ręce męskie, pełne troski i zakłopotania. Ręce świętego Józefa, a także ręce pasterzy, spracowane, twarde, ale szczere, niosące to, co miały, swoje ubóstwo i swój dar. Do dzieciątka wyciągały się także ręce gościnne, pełne innych darów. Były także ręce, które obejmowały. Bóg na te ręce czekał. Oddał się im bezgranicznie i bez zastrzeżeń. Ale do dzieciątka z Betlejem wyciągały się również ręce inne, ręce pełne złości, zazdrości, niechęci, a nawet nienawiści. Chwytające za miecz i wypełniające Betlejem krwią zabijanych dzieci i morzem płaczu matek. To ręce Heroda i jego sług. Bóg przed tymi rękami uciekał, dopóki nie zastygły martwe. Dopiero wówczas, ochraniany rękami Maryi i Józefa, wrócił z Egiptu. Betlejemska noc była nocą wyciągniętych ludzkich rąk w stronę Boga. I dziś jest podobnie. Wiele rąk jest wyciągniętych, by przytulić Boga ukrytego w potrzebujących, w tych, którzy są gnębieni i zabijani. W Ukrainie, w Burkina Faso, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Rwandzie, w Wenezueli, Kolumbii, w Meksyku, w Bośni i Hercegowinie, w Polsce, na Słowacji i w Czechach, w Austrii i w Niemczech, w Szwajcarii, Italii, Kanadzie i Ziemi Świętej i w innych krajach. Jednym słowem, drodzy współbracia, wszędzie tam, gdzie jako synowie duchowi świętego Wincentego Palotiego wspierani przez przyjaciół i ofiarodawców, pomagamy. Dziś jako przełożony prowincjalny wraz z Radą Prowincjalną i Zarządem chcę Wam podziękować, drodzy współbracia i przyjaciele Palotynów, za Wasze strudzone, oddane ręce, ręce przyjmujące i niosące Boga, podobnie jak ręce Maryi, Józefa i pasterzy. Dziękuję, że ochraniacie nowonarodzonego Boga przed rękami współczesnych Herodów, dzieląc się miłością, wiarą, troską o drugiego człowieka. Na zakończenie chciałbym przytoczyć piękną bożonarodzeniową legendę. Pośród pasterzy, którzy przybyli, by adorować dziecię, był jeden tak bardzo biedny, że nie miał co złożyć w darze i bardzo się tego wstydził. Gdy pasterze przybyli do groty, jeden przez drugiego na wyścigi starali się ofiarować swoje dary. Maryja, zaskoczona ilością podarków, nie chciała nikogo pominąć. Chciała odebrać od nich wszystkich upominki. Trzymała na rękach Jezusa i nie wiedziała, jak to zrobić. Gdy się zaczęła rozglądać, zauważyła pastuszka, który stał w kącie, nic nie trzymając w rękach. Wtedy powierzyła mu na chwilę swojego syna. Puste ręce w owej chwili były jego najcenniejszym darem. Jest to najpiękniejsza rzecz, jeżeli my możemy spotkać w święta nowonarodzonego Chrystusa, mając czyste, ubogie serca i wyciągnięte ręce. Wtedy Maryja może nam powierzyć swoje boskie dzieciątko. Moi drodzy, obejmuję modlitwą każdego i każdą z Was, a posługując się słowami papieża Benedykta, życzę i zachęcam Was. Pozwól wziąć się za rękę dziecięciu z Betlejem. Zaufaj mu, nie bój się.
Wszyscy razem ujmijmy dłoń, którą do nas wyciąga. Jest to dłoń, która niczego nie chce nam zabrać, a chce nam wszystko ofiarować. Niech te święta i nowy rok będą naznaczone i dotknięte Jego błogosławieństwem. Pozwól, podnieś rękę Boże, Dziecię, i błogosław Kościołowi, naszej prowincji i naszym ojczyznom.